Nazywam się Sławomir Sikora. 3690 dni spędziłem w polskich więzieniach. Moja historia zainspirowała twórców filmu Dług. Zobaczcie w kinach film Lynch. To najmocniejszy i najbardziej poruszający polski film, jaki widziałem w ostatnich latach. Idźcie do kina i pomyślcie, jak wy zachowalibyście się w podobnej sytuacji, bo taka historia może przydarzyć się każdemu z was. Na polu został, no. Nie rozumiem. Wy jesteście władza dla ludzi? Przecież tam jak on bezkarnie chodzi, w ogóle nikogo nie było! Jak na niego nie naskarżysz, przyjdzie znowu. Zabito człowieka, bo bez względu jaka to była kanalia, to jednak człowiek. Policja! Nie ruszaj się! Czym go biłeś? Pod ręką był. Co to było dokładnie? Gdzie są te pieniądze? Znaleźliśmy go koło cmentarza. Nie żył już. Grozi, że mi żonę, dzieci powyżyna. Jedźcie go tam przez skrzynisko, do kurwy nędzy, no! Po utoną ciszej. Kosztem bandyty chce pan za wszelką cenę posadzić tych ludzi. Zostańcie w domu. Zaraz tam będę. Co wy z dziadkiem nie umiecie poradzić?